Szanowni Państwo, serdecznie witam. Nazywam się Katarzyna Lis, mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa nasze spotkanie. A będzie ono poświęcone propagowaniu inicjatyw wspierania uczenia się przez całe życie oraz możliwościom otrzymania dofinansowania do szkoleń i do różnych form podnoszenia swoich kwalifikacji. Witam serdecznie naszych gości. Jest z nami pan Szczęsny Filipiak, przewodniczący Rady Dzielnicy 7 Zwierzyniec. Witam serdecznie, panie przewodniczący. Serdecznie Państwa. I witam pana dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pana Jana Gąsienicy-Walczaka. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam państwa, dzień dobry. Proszę państwa, ponieważ fizycznie niemożliwe jest, żeby pan marszałek województwa był obecny na wszystkich spotkaniach, dlatego pozwolimy sobie na króciutkie odtworzenie nagrania wypowiedzi pana wicemarszałka Tomasza Uronowicza i proszę o chwileczkę cierpliwości, zaraz to nagranie odtworzymy. Dzień dobry. Zapraszam na webinarium, które ma być szansą dla nas wszystkich. Po pierwsze, Małopolska dynamicznie się zmienia, ale ta zmiana w Małopolsce zależy tak naprawdę od Was. Od tego, jak Małopolanie przygotowani są do tych zmian. Nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania, to wszystko i wyzwania, ale i szanse, ale trzeba być do nich dobrze przygotowanym, trzeba umieć się odnaleźć w tej rzeczywistości, trzeba stale podnosić kompetencje, wyprzedzać tą rzeczywistość o krok. Po drugie, Małopolska to region, który korzysta z tych zmian w sposób niesamowity. Na tle całej Polski jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów. Kraków to miasto uniwersyteckie, miasto, które w sposób szczególny w ostatnich latach dokonało kroku naprzód dzięki środowiskom naukowym, dzięki nowym technologiom, ale także dzięki inwestorom z zagranicy, którzy tutaj szukają pracowników jeszcze wśród studentów, ale także pracowników już doświadczonych, mających za to niespotykane kompetencje. To wszystko jest możliwe także dzięki temu spotkaniu. To tutaj zdiagnozujecie to, czego jeszcze potrzebujecie, by być konkurencyjnym na rynku pracy? Jakich nowych umiejętności powinniście szukać? Gdzie, w jaki sposób pozyskać środki finansowe na to, by takie nowe umiejętności rozwijać? Zapraszam na to webinarium i bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Dziękujemy. Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałam, gościmy w dzielnicy 7, to jest dzielnica, gdzie jest nasz urząd. Tym milej poprosić mi pana przewodniczącego o zabranie głosu i kilka słów zachęty. Bardzo się cieszę, że państwo zawitali na zwierzyńcu, w którym jesteście tak naprawdę domownikami. I mam wrażenie, że Wojewódzki Urząd Pracy, realizując to zadanie, czyli zachęcając ludzi do szkoleń, ludzi dorosłych i z wyższym wykształceniem, i bez tego wyższego wykształcenia, jakby najbliżej tutaj macie Państwo do mieszkańców, stąd myślę, że ci mieszkańcy powinni odpowiedzieć na Wasze propozycje. Jak widzimy, środki Unii Europejskiej wydawane są na różnych płaszczyznach i poza tym, że są jakieś olbrzymie inwestycje infrastrukturalne, to należy się cieszyć tym, że Wspólnota Europejska inwestuje w człowieka, tak? Czyli w człowieka, który podnosi swoje kwalifikacje, w człowieka, który chce podnieść umiejętności swoje zawodowe. I tak jak przeczytałem, może to być na przykład szkolenie językowe, może to być podniesienie kwalifikacji w zakresie prowadzenia pojazdów. No prawdopodobnie to się dowiemy za chwilę, ile tych możliwości możemy sfinansować z pieniędzy unijnych przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, za któremu należą się wielkie podziękowania, ponieważ ta praca urzędników, czyli umiejętne wydawanie pieniędzy, przekazywanie ich mieszkańcom, żeby mogli je wykorzystać, jest bezcenna. Tak naprawdę same środki unijne to nie jest wszystko. Tak naprawdę trzeba umieć zachęcić ludzi do tego, aby skorzystali z tych środków unijnych. Stąd ja już kończę. Pozdrawiam wszystkich moich mieszkańców, czyli ze Zwierzyńca, ale i krakowian, dlatego że to webinarium mogą oglądać wszyscy w Krakowie i w Małopolsce. Korzystajcie z tych środków. One są dla Was, dla mieszkańców. Nie przegapmy tej okazji. Pamiętajmy, że Polska cały czas dogania zachodnią Europę i myślę, że robimy to coraz lepiej i coraz skuteczniej. Czerpcie Państwo wiedzę, nauczcie się dzisiaj, czyli poznajcie, w jaki sposób to robić i składajcie wnioski o środki finansowe, jakie oferuje Wam Wojewódzki Urząd Pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Mieliśmy chyba jakieś drobne utrudnienia na łączach, ale mam nadzieję, że dobrze było pana słychać. Szanowni państwo, jeszcze poproszę o zabranie głosu naszego dyrektora, pana Jana Gicy-Walczaka, pana dyrektora, który dba o to, aby nasze projekty, aby coraz to kolejne projekty pojawiały się na rynku dla państwa. Panie dyrektorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od wielu lat podejmuje współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, jak również przedsiębiorcami. Dlatego nie jest niczym dziwnym, że podejmujemy współpracę z radami Krakowa. Chcemy jeszcze skutecznie informować państwa o projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dlatego dziś przybliżymy państwu projekty dedykowane pracującym Małopolanom oraz osobom, które wracając z emigracji właśnie w Małopolsce chcą mieszkać i pracować. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło spotkać się z państwem, ale żeby nie przedłużać, zapraszam do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektami. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeżeli nie przedłużać, przejdziemy do prezentacji. Natomiast, proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa będzie miał jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie ich na czacie. My tutaj będziemy to sprawdzać i odpowiadać na bieżąco. Natomiast ci z państwa, którzy będą chcieli zadać pytanie, a będą oglądać nasze wydarzenie już w formie nagrania, to bardzo proszę państwa o to, żeby się z nami kontaktować i po prostu pytać, czy to mailowo, czy to telefonicznie, czy to po prostu przyjść do nas. Ja mam nadzieję, że lada moment sytuacja się zmieni i lada moment będziemy mogli państwa tutaj do naszego urzędu zapraszać i będziecie mogli, powiem państwo, po prostu przyjść, zapytać, dowiedzieć się o naszych programach. Dzisiaj zaprezentujemy tylko 5 programów, natomiast oczywiście oferta naszego urzędu jest dużo szersza i można korzystać z bardzo wielu różnych programów. Ja dzisiaj zacznę od projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Są to projekty adresowane do osób pracujących. Są to projekty, w których mogą korzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia i mieszkają, pracują, uczą się w Małopolsce. Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa to takie dwa naczynia połączone. Jest OK? I mogą z tego korzystać, jak już powiedziałam, osoby pracujące, które ukończyły 25 rok życia, pod warunkiem, że mają związek z Małopolską i w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia, są to osoby, które mają dowolne wykształcenie. Natomiast osoby, które są w przedziale wiekowym 25-50 lat, mogą z tego skorzystać pod warunkiem, że mają maksymalnie średnie wykształcenie, ale wliczając to także wykształcenie policjalne i pomaturalne. I co trzeba zrobić? Po pierwsze trzeba wejść na stronę kierunek.pociągdokariery.pl, klikając w zakładkę zgłoś się, wypełnić formularz zgłoszeniowy, krok po kroku do końca. Ostatnim elementem wypełnienia formularza jest wybranie terminu spotkania z naszym doradcą zawodowym i mają państwo wybór, albo taką usługę online, czyli spotykamy się z doradcą zawodowym przez internet, ewentualnie można wybrać opcję spotkania stacjonarnie tutaj w naszym Urzędzie Pracy w Krakowie przy Placu na Stawach. Każda z osób, która wypełni formularz zgłoszeniowy, przechodzi przez kolejny etap, czyli korzysta z usługi doradczej, z bilansu kariery. Proszę państwa, zakładamy, że z naszych usług łącznie skorzysta 46,5 tysiąca osób. Co ciekawe, na tą chwilę z tych usług skorzystało już ponad 31 tysięcy osób, więc jeszcze prawie 16 tysięcy osób będzie mogło z tych usług skorzystać. I każda z osób, która przychodzi do projektu, ma do dyspozycji dwa pakiety bonów. Pierwszy o wartości 2700 zł, to jest 180 bonów, z czego 15%, czyli 405 zł, to jest wkład własny każdego klienta. Natomiast pozostała kwota 2295 zł, to jest właśnie dotacja, którą można wykorzystać na kursy informatyczne, językowe, zarządzanie projektami i prawo jazdy kategorii A, B, C
i E, przy czym C i E w przypadku, jeżeli są to szkolenia niezawodowe. Na potrzeby, te kursy robimy na potrzeby niezawodowe. Natomiast drugi pakiet bonów to już szkolenia zawodowe. Mamy tutaj do dyspozycji 337 bonów o wartości 5055 zł, z czego podobnie 15% to jest wkład własny klienta. I w ramach tego pakietu możemy sobie zaplanować dowolne szkolenia zawodowe, właściwie niezależnie od branży, każde szkolenie, które kończy się ogólnie uznanym certyfikatem, może być zrealizowane w ramach tego pakietu. I proszę Państwa, co ważne, z naszego projektu korzystać mogą także osoby z niepełnosprawnościami. Tutaj staramy się wszelkie bariery niwelować, żeby Państwo mogli bez ograniczeń z tego projektu korzystać. Po pierwsze, każda z osób, która nie spełnia kryteriów, czyli albo nie jest osobą niepracującą, albo ma wyższe wykształcenie, jest poniżej 50 roku życia, z tego dofinansowania też może skorzystać. Więc tutaj niezależnie od sytuacji na rynku pracy, każda osoba, która pracuje, mieszka lub uczy się na terenie Małopolski, niezależnie od wykształcenia, może z dofinansowania skorzystać. Dla Państwa mamy uruchomioną specjalną infolinię i specjalny numer, dwa numery telefonów i specjalny adres mailowy, na który można się, przez który można się kontaktować z nami. Także zapraszam. I ścieżka jest podobna. Po wyznaczeniu terminu spotkania z doradcą zawodowym korzystamy z usługi bilansu kariery, czyli planujemy sobie dalszą karierę zawodową, dalszą ścieżkę zawodową i dokonujemy wyboru, jakie szkolenia chcemy zrealizować, czyli do dyspozycji mamy, podobnie jak każdy klient projektu kierunek kariera zawodowa, dwa pakiety bonów, pierwszy wartości 2700 zł na kursy informatyczne, językowe, prawo jazdy AB i kursy z zakresu zarządzania projektami i drugi pakiet bonów o wartości 5055 zł na szkolenia zawodowe. Proszę Państwa, i taka troszeczkę wisienka na torcie, ponieważ przez dotychczasowy okres realizacji projektu, czyli przez ponad 5 lat, osoby, które były w przedziale wiekowym 25-50 lat i miały wykształcenie wyższe, niestety z naszego dofinansowania korzystać nie mogło. I tutaj staraniem naszej dyrekcji wreszcie dotrwaliśmy do dnia, w którym zadzieje się coś, na co czekaliśmy bardzo długo. Rekrutacja dla osób z wyższym wykształceniem, które są w przedziale wiekowym 25-50 lat. Proszę Państwa, już w czerwcu rozpoczniemy rekrutację. Lada moment na naszej stronie internetowej kierunek.pociągdokariery.pl zostanie udostępniona informacja o terminie rozpoczęcia tej rekrutacji. Na razie jeszcze nie zdradzamy daty, żeby wszyscy, którzy korzystają z tych webinarów, którzy tutaj spotykają się z nami, żeby mieli równe szanse. I proszę Państwa, każda osoba, która będzie chciała skorzystać z tego projektu, czyli każda osoba, która pracuje, niezależnie czy to jest umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło, czy umowa powołanie lub mianowania, może to być też osoba ubezpieczona w KRUS-ie lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ale w przypadku, jeżeli nie zatrudnia pracowników. Natomiast oczywiście osoba ta musi mieć związek z Małopolską i właśnie może mieć wyższe wykształcenie. I tutaj każdy z klientów ma do dyspozycji pakiet bonu w ramach projektu Kierunek Kariera, a dodam, że tutaj przewidujemy 10 tysięcy miejsc. 10 tysięcy osób będzie mogło skorzystać z projektu Kierunek Kariera i z takiej formy doradztwa zawodowego w formie e-learningu, czyli każdy klient określi, jakie szkolenia chce zrobić. I jak już powiedziałam, do dyspozycji każdy z klientów ma pakiet bonów z projektu Kierunek Kariera i tutaj 180 bonów o wartości 2700 zł, które można przeznaczyć na kursy informatyczne, kursy językowe, kursy zarządzania projektami oraz prawo jazdy kategorii A i B. Także czekamy na Państwa, 10 tysięcy miejsc czeka na mieszkańców Krakowa i nie tylko Krakowa, ale całej Małopolski, aby skorzystali z dofinansowania w ramach projektów Kierunek Kariera w ramach rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem. Zapraszamy. Proszę Państwa, kolejny projekt, który adresowany jest też do osób pracujących, ale tym razem w przedziale wiekowym 18-24 lata. Projekt WAPSKILLA, w ramach którego można otrzymać bardzo szeroką usługę doradczą. Rozpoczynamy od warsztatów portfolio i kolejno klient otrzymuje swojego opiekuna, takiego swojego mentora, doradcę zawodowego, który przez cały okres udziału w projekcie, a może to trwać nawet do 20 miesięcy, czyli przez cały ten okres doradca będzie go wspierał, pomagał mu w planowaniu swojej kariery zawodowej, pomoże w doborze szkoleń, w znalezieniu tych szkoleń, ale także na koniec pomoże podsumować, czy udział w projekcie, czy plan, pomysł na swój rozwój zawodowy został zrealizowany i czy zaplanowane szkolenia
faktycznie pomogły w zmianie pracy, w zmianie stanowiska pracy, czy po prostu w odnalezieniu nowej ścieżki, nowego, że powiem, nowych zainteresowań zawodowych. I proszę Państwa, kto z tego projektu może skorzystać? Przede wszystkim osoby, które są w przedziale wiekowym 18-25 lat, czyli każdy, kto ukończył 18 rok życia, ale nie ukończył jeszcze 25 roku życia. Oczywiście osoba musi być pracująca, czyli albo pracować i mieć, na przypadku obcych krajowców, mogą to być osoby, które mają pozwolenie na pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście osoba ta musi mieć związek z Małopolską, czyli albo pracować, albo mieszkać, albo uczyć się na terenie Małopolski. I jest jeszcze jedno ważne kryterium, ponieważ projekt ten adresowany jest do osób, które mają niskie dochody. Tutaj w przypadku udziału w projekcie trzeba wylegitymować się dochodem za miesiąc poprzedzający rekrutację. I rekrutacja w tym projekcie, to już będzie druga transza rekrutacji, druga transza miejsc, przewidziana jest na lipiec tego roku, czyli proszę Państwa, już w drugiej połowie czerwca będziemy informować o dacie uruchomienia rekrutacji. Zapraszam wszystkich, którzy z tego projektu chcieliby skorzystać, czyli wszystkie osoby w przedziale wiekowym 18-25 lat, które spełniają powyższe kryteria. I proszę Państwa, przejdę teraz do kolejnych dwóch projektów, tym razem projektów adresowanych dla osób, które wracają z zagranicy. Dwa projekty, Wróć z Powerem i Nowy Start Małopolsce. Z myślą właśnie o osobach, o Polakach, którzy pracowali za granicą i chcą wrócić do Polski, chcą wrócić do Małopolski, właśnie tutaj, czy to w Krakowie, czy to w jakimkolwiek mieście, czy miejscowości na terenie Małopolski, chcą kontynuować swoje życie zawodowe i rodzinne. Z myślą o tych osobach przygotowali Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, oferuje dwa projekty. Pierwszy projekt, Wróć z Powerem, który adresowany jest do osób w przedziale wiekowym 18-29 lat, które przebywały za granicą minimum 6 miesięcy i wróciły do Małopolski nie później niż pół roku temu w przypadku osób, które już podjęły zatrudnienie i nie później niż 12 miesięcy temu w przypadku osób, które nadal pozostają bez pracy. Projekt Wróć z Powerem. Proszę Państwa, a drugi projekt, projekt Nowy Start Małopolska, adresowany jest do osób, które są powyżej 30 roku życia i wróciły do Małopolski nie później niż 12 miesięcy lub po 1 marca 2020 roku, ale wtedy w przypadku, jeżeli wróciły, zostały zmuszone do powrotu do Polski z przyczyn związanych z COVID-19, ale osoby te nadal pozostają bez pracy. Także proszę Państwa, wszyscy, którzy wrócili z zagranicy i szukają wsparcia, szukają pomocy, to właśnie tutaj w Małopolsce taką pomoc otrzymujecie. I co można otrzymać w ramach projektów? Projekt Wróć z Powerem oferuje wsparcie przy dopełnianiu różnego rodzaju formalności. Można liczyć na wsparcie, czy to radcy prawnego, czy to tłumacza. Potrzebujemy zorganizować, na przykład, nie wiem, zapisać dziecko do przedszkola, nie wiem jak to zrobić. To właśnie doradca w projekcie Wróć z Powerem jak najbardziej pomoże, podpowie, gdzie szukać źródeł finansowania działalności gospodarczej, odpowie, myślę, że na wszystkie pytania dotyczące kariery zawodowej. Natomiast w ramach projektu Nowy Start Małopolsce też możemy liczyć na wsparcie doradcy zawodowego, ale co ważne, każdy uczestnik projektu Nowy Start Małopolsce, każdy, kto ma status uczestnika tego projektu, może korzystać z dofinansowania w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa, czyli status uczestnika projektu Nowy Start Małopolsce pozwala na skorzystanie z dofinansowania z naszych projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Proszę Państwa, powiedziałam tylko o 5 projektach, które aktualnie realizujemy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, ale to nie wszystko. Tych projektów mamy znacznie więcej. Wspomnę tylko, że w przygotowaniu jest projekt Ucz się Mistrza, adresowany do osób, które pracują w branży, czy to gastronomicznej, czy to hotelarskiej, czy to w branży tak zwanej beauty, czyli salony kosmetyczne, fryzjerzy. Już wkrótce więcej informacji o tym projekcie, a na razie tylko sygnalizuję, że taki projekt jest przygotowywany. I proszę Państwa, chciałam jeszcze powiedzieć o jednym bardzo ważnym dla nas wydarzeniu. Dla nas, ale też w naszej ocenie dla wszystkich Małopolan, bo już 8 czerwca przypada Małopolski Dzień Uczenia się. To jest bardzo ważne święto. Tym razem zapraszamy Państwa do akcji hashtag postaw na rozwój. Akcja ta polega na tym, aby 8 czerwca zamieścić w mediach społecznościowych swoje zdjęcie podczas jakiejkolwiek aktywności rozwojowej i dodać oczywiście hashtag postaw na rozwój. Zapraszamy Państwa również do zamieszczenia na swoim profilu facebookowym naszej nakładki. Tutaj właśnie na planszy ta nakładka jest widoczna. Tą nakładkę w bardzo prosty sposób można znaleźć, wystarczy klikając przycisk
zaktualizuj zdjęcie profilowe, dodać nakładkę, którą w prosty sposób można znaleźć w wyszukiwarce, to jest nakładka MDU 2021, hashtag postaw na rozwój. Proszę Państwa, pokażmy 8 czerwca, że Małopolanie są aktywni, że dbają o swój rozwój. Pokażmy nie tylko Małopolanom, ale wszystkim Polakom, że w Małopolsce dbamy o to, żeby uczyć się przez całe życie. Proszę Państwa, ja w międzyczasie zerknę, czy nie mamy jakichś pytań na czacie, ale widzę, że pytań na razie nie ma. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa będzie oglądał to wydarzenie, to spotkanie dzisiejsze, będzie oglądał nagranie z tego spotkania, a będzie chciał coś zapytać, proszę Państwa, zachęcam do kontaktu z nami. Tutaj telefony do poszczególnych projektów, telefony, kontakty mailowe do poszczególnych projektów, o których dzisiaj wspominałam, ale zapraszam też do polubienia naszego profilu facebookowego pociągdokariery.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie najświeższe informacje o realizowanych programach, o naszych działaniach. Zapraszam też na stronę pociągdokariery.pl. To jest strona, gdzie znajdziecie Państwo pełną ofertę naszego urzędu, pełną ofertę naszych usług. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, a widzę, że nie ma, to zapraszam do kontaktu z nami. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, chciałam serdecznie podziękować za to, że jesteście Państwo, za Waszą wytrwałość. Dziękuję Panu Radnemu, Panu Szczęsnemu Filipiakowi. Dziękuję dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, panu Janowi Gąsienicy-Walczakowi, za to, że są z nami, za to, że mogliśmy to spotkanie dzisiaj zrealizować. Tutaj naprawdę, gdyby nie pan przewodniczący, pewnie do tego spotkania dla naszej dzielnicy by nie doszło, tym bardziej szacunek za to, że pan podjął wyzwanie i pomógł. Liczę na to, że też... Liczę na to także, że pan za chwileczkę udostępni nagranie z tego spotkania, aby wszyscy mieszkańcy, którzy będą chcieć dowiedzieć się o naszych projektach, żeby mogli skorzystać z naszego dofinansowania, z naszych projektów. Także panie przewodniczący, jeszcze raz dziękuję. Jest takie powiedzenie, kto raz dziękuję, ten dwa razy prosi i liczę na to, że nasza współpraca będzie kontynuowana i jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli z pana tutaj ze współpracy z panem korzystać i w ten sposób jeszcze skuteczniej docierać z informacjami o projektach do mieszkańców naszej dzielnicy. Także żegnając się z państwem, zachęcam do kontaktu z nami, dzwońcie, piszcie. Jeżeli warunki pozwolą, zapraszamy też tutaj do nas, plac na Stawach 1. To chyba najwyższy budynek przy naszym placu. Także zapraszam. Czekamy na Państwa, a dzisiaj żegnając się życzę słonecznego popołudnia, bo widzę, że słoneczko pięknie świeci i chyba nie zapowiada się żaden deszcz, więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień spędzicie Państwo miło, a ja życząc dobrego dnia, dobrego tygodnia, żegnam się. Do widzenia. Do widzenia.